Loża Radiowa. Korki korkami, ale jednak pani poseł zdążyła. Katarzyna Czochara, witamy serdecznie w parlamentarnym poniedziałku. Witam serdecznie panią, pana i wszystkich radiosłuchaczy. Dzień dobry pani poseł. No i pierwsze pytanie. 400 000 złotych. Taką informację zdobyło Radio Opole. Za taką sumę została sprzedana Aleksandrówka w Jarnołtówku. No tak, takie informacje również do mnie docierały i no powiem, że to jest naprawdę skandal. Pamiętamy od dłuższego czasu jest ten temat, można powiedzieć, bardzo gorący, bardzo ważny dla naszego regionu. Wielokrotne zapewnienia, między innymi tutaj w Radiu Opole, marszałka Kolka, który mówił, że jednak w momencie, kiedy pojawią się alternatywy na to, żeby tą działalność ponownie wznowić, on jak najbardziej będzie się ku temu przychylał. W roku 2016 na moją prośbę, z mojej inicjatywy, powstała taka grupa ekspercka, która miała za zadanie przygotować nową koncepcję dla tejże placówki, jak również wskazać potencjalne źródła finansowania z podziałem na te projekty twarde, jak i miękkie. Twarde, czyli mówimy tutaj o przeprowadzeniu takiej 100% standaryzacji remontu koniecznego, modernizacji, jak również też źródła, które w pewien sposób oprócz tych źródeł z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Opolskiego Oddziału wspierałyby tą placówkę, jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie. No dodajmy, że to jest 400 000, to jest wciąż informacja nieoficjalna, ale oficjalnie przecież pamiętamy w październiku pani mówiła nam o tych 4 milionach złotych. To znaczy to było od 4 do 5 milionów. Na ten temat przez wiele miesięcy prowadziłam rozmowę na poziomie Warszawy, że tak powiem, miałam taką możliwość jako szef regionu wprowadzić poprawkę do budżetu państwa polskiego. Taką też poprawkę, muszę powiedzieć, szanowni państwo, wprowadziłam, ale ze względu na kwotę 5 milionów, ale ze względu na to, iż ta placówka nie była przygotowana pod względem dokumentacji technicznej, czyli tak naprawdę nie był w ogóle określony zakres prac, jakie z tego tytułu będą koszty. Nie został wyłoniony podmiot, który w ogóle takie dokumenty mógłby przygotować. Te podstawowe, które mogłyby być podstawą do przekazania takich środków. Pamiętacie państwo, mówiłam wielokrotnie, że marszałek Kolek stwierdził po prostu, że zarząd województwa opolskiego ani spółka Stobrawskie Centrum Medyczne nie ma kwoty około 100 000 złotych, żeby przygotować niezbędną dokumentację techniczną, która później pozwoli na realizowanie tych dalszych prac. Nie ukrywam, że również w tym temacie zaangażowałam się bardzo mocno, żeby znaleźć te środki, które mogłyby nam otworzyć tą tak ważną pierwszą furtkę. Te środki, że tak powiem, można powiedzieć, są. Nie ukrywam, że tutaj zwróciłam się z oficjalnym takim pismem do też podmiotu państwowego, który może takie sprawy wspierać. Natomiast no cóż usłyszałam, że ta placówka jednak ma być sprzedana. Za kwotę, szanowni państwo, za kwotę 400 000. Ja powiem szczerze, że jak sobie przypomnę ten cały... Przepraszam, że ja przerywam tutaj, może nie dam pani powiedzieć słowa, ale jak ja sobie przypomnę ten cały proces, te wszystkie lata, kiedy tak naprawdę marszałek Kolek, zarząd województwa opolskiego wprowadzał nieustannie w błąd radiosłuchaczy, w błąd pracowników, zarówno Aleksandrówki, jak i później Suchego Boru. Obiecywał, a szczerze powiem, w zaciszu gabinetu robił swoje. I myślę, że tutaj właśnie warto by było jeszcze raz przypomnieć, jak to się działo przez tych wiele, wiele lat, kiedy to spółka, kiedy ta placówka przez ponad 40 lat nie była w ogóle dotowana. Były pieniądze na wiele, wiele innych rzeczy, niekoniecznie, że tak powiem, mających uzasadnienie. Ja tutaj chciałam przypomnieć właśnie, Państwo też tutaj mówiliście o ochronie trzmiela w Filharmonii Opolskiej. Na to pieniądze się znalazły. Nawet nie mówiliśmy. Na to pieniądze się znalazły i to bardzo duże. Natomiast dla dzieci, dla młodzieży, które są dla nas przyszłością, dla dzieci i dla młodzieży nie ma. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie odczytać bardzo króciutki tekst. To na finał tej rundy, tak Pani poseł. To na finał tej rundy. To jest tekst, który był sporządzony przez Polską Akademię Nauk. Polska Akademia Nauk opracowała dokument, który jednoznacznie stwierdza, i już czytam. Ośrodek potocznie zwany Aleksandrówką położony jest w Górach Opawskich w klimacie niezwykle sprzyjającym leczeniu uzdrowiskowym. Specyficzny mikroklimat Jarnołtówka odpowiada normom przyjmowanym dla uzdrowisk Europy Środkowej. Badania PAN, czyli Państwowej Akademii Nauk z 2002 roku zostały przeprowadzone przez PAN badania klimatyczne, na podstawie których stwierdzono, że pod względem usłonecznienia rejon Jarnołtówka odpowiada normie przyjmowanej dla uzdrowisk Europy Środkowej. Warunki termiczne i biotermiczne sprzyjają korzystaniu z terapii ruchowej i kąpieli powietrznych. Warunki klimatyczne i bioklimatyczne sprzyjają leczeniu klimatycznemu prawie przez cały rok i mają przede wszystkim działania lecznicze oraz profilaktyczne, wzmacniające odporność organizmu. Dużym walorem są rozległe kompleksy leśne, w obrębie których panują łagodne warunki bioklimatyczne. Efektywność leczenia może być zwiększona poprzez umiejętne dozowanie wysiłku fizycznego podczas terapii ruchowej. Może tyle. Wszyscy, którzy byli w tym rejonie, wiedzą, jak tam wygląda. No ładnie jest. No ładnie jest i teraz ktoś będzie z tego korzystał. No, i ciekawe, w jakiej roku to pójdzie. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Wracamy do rozmowy z Katarzyną Czocharą, posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Kontynuujemy temat Aleksandrówki. Ja mam takie wrażenie, że to jest po prostu taki ośrodek, który jest przykładem tego, że brak konkretnego planu działania doprowadza w pewnym momencie, że coś idzie bez cen. Za bezcen zostaje sprzedane. Ten plan, że tak powiem, nie... Czyli co, wyrafinowany biznes po stronie samorządu? Można byłoby tak też domniemać, bo patrząc na to wszystko, na zaangażowanie też z mojej strony na te wszystkie kwestie, które były przez ostatnie miesiące realizowane, na zaangażowanie również pani wicewojewody opolskiej Wioletty Porowskiej. Tutaj naprawdę samorząd województwa opolskiego mógł liczyć i dalej może liczyć na naprawdę ogromne wsparcie. Przecież był również pomysł taki, odbyła się rozmowa z panią prorektor Piątkowską, ażeby ta placówka została wchłonięta, powiedzmy, przez Wydział Medyczny, bo tak czy owak do 2020 roku Wydział Medyczny musi mieć w swoich strukturach oddziały rehabilitacyjne, czyli tutaj tak naprawdę wspaniale wpisywałoby się w ten schemat organizacyjny Wydziału Medycznego. Kolejna sprawa to jest pan dyrektor Grocholski, Głuchołazy. Przecież kilka lat temu składał pisemną propozycję, że jest zainteresowany przejęciem tej placówki, dlatego że w Głuchołazach, tak czy owak, znajduje się na chwilę obecną oddział pomologii. Do tego jeszcze doliczymy pielęgniarki, kolejny pomysł, który w pewnym momencie się pojawiał, czyli mnożyły się pomysły, ale Ale pan marszałek Kolek nieustannie twierdził, że nie. Nie tak dawno mieliśmy tutaj zaszczyt gościć panią wiceminister Józefę Szczurek-Żalazko, Szczurek-Żalazko w momencie, kiedy były podpisywane 4 umowy z POIS-u. Te umowy dotyczyły dla szpitali. Szanowni Państwo, ponieważ wiemy, jakiej sytuacji nasze placówki medyczne są, normalnie wymaga się, żeby każdy podmiot miał również wkład własny. W przypadku tych podmiotów medycznych wkład własny wyłożyło Ministerstwo Zdrowia, czyli tak naprawdę nie 75, nie 80% dofinansowania, tylko 100% pozyskały szpitale tutaj w województwie opolskim. I szanowni Państwo, naprawdę ja tego nie potrafię zrozumieć, dlaczego marszałek Kolek nieustannie robi wszystko, żeby ta placówka nie funkcjonowała. Ja chciałam zwrócić jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną kwestię. Kilka lat do tyłu, kiedy to zostały odsprzedane udziały panu Wójcikowi, właściciel firmy przewozowej. Jednej z największych w Europie. Z tego, co wiem, w zamian za 20% udziałów pan Wójcik miał przeprowadzić na kwotę około 450 000 złotych remont w Suchym Borze. No kto był w Suchym Borze, no to też chyba można bardzo szybko zdiagnozować i stwierdzić, czy taki remont został przeprowadzony. Natomiast troszeczkę później te udziały odkupił zarząd województwa z powrotem, ale już nie za kwotę 450 000, tylko za 500 000. Szanowni Państwo, z tego, co pamiętam, taki był. Prawo rynku, tak? Przez wiele lat sprzedam, tak? Szanowni Państwo, przez wiele lat Aleksandrówka przynosiła zyski, bo pamiętajmy, że tam też mieliśmy szkołę, była bardzo dość pokaźna kwota z subwencji państwa z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przez wiele lat były zyski, natomiast te zyski, które placówka wypracowała, nigdy, przenigdy nie były inwestowane w Aleksandrówkę. Były, z tego co wiem, z tego co słyszałam, były lokowane na lokacie oprocentowanej. W 2010 roku, kiedy prezesem Aleksandrówki był pan Tomasz Ganczarek, otrzymał pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia informujące, iż konieczne jest przeprowadzenie pewnych standaryzacji, między innymi zakup wirówki. Tam kwota była chyba około 50 000. Burmistrz Głuchołaz, pan Edward Szupraczyński, poinformował, i to też było bardzo głośne, że jeśli chodzi o te doposażenie, on naprawdę może się tutaj w tą Aleksandrówkę zaangażować i takie środki w swoim budżecie znajdzie i, że tak powiem, przekaże. Natomiast znowu ze strony Zarządu Województwa Opolskiego nie było żadnych konkretnych działań. I teraz tak, spółka przynosiła zyski, nie zrobiono remontu. Były oferty, które no jednoznacznie wskazywały, że ta placówka może się rozwijać i że my możemy w dalszym ciągu prowadzić opiekę zdrowotną dla dzieci i młodzieży. Nie skorzystano z niczego. Nie skorzystano również z tego, co ja jako poseł, jako szefowa regionu składałam panu marszałkowi Kolkowi, jak również pani wicewojewoda. No to, szanowni Państwo, to w takiej sytuacji nasuwa się tylko jedna myśl, że tu jest działanie odwrotne, czyli przez wiele, wiele lat niedoinwestowana spółka po to, żeby cena była niska. I ja się zastanawiam, kto, jeżeli rzeczywiście no to spiskowa teoria, pani poseł, ktoś kupił, to kto jest tą osobą? No mamy się tego dowiemy, no tego się nie da ukryć przecież, to zobaczymy. No kto wie, może to będzie ktoś, kto pójdzie w działalność rehabilitacyjną. Powiem tak, w 2015 rok, ponieważ przez wiele lat jestem zaangażowana w kwestię Aleksandrówki, 2015 rok, bodajże czerwiec, marszałek, nie informując nikogo, wykreślił Aleksandrówkę z placówek, z rejestru placówek świadczących usługi medyczne. Jakoś powiem szczerze, że nie do końca chce mi się wierzyć, że prywatny podmiot, który wykupi tą placówkę, będzie chciał rzeczywiście realizować tam świadczenia dla dzieci i młodzieży, czy aby tam nie powstanie swego rodzaju pensjonat lub mały hotel lub dom opieki. Kto wie, dlatego seniora, że tam zapotrzebowanie na miejsca hotelowe jest ogromne. To jest chyba takie miejsce, gdzie jest jakby największe natężenie różnego rodzaju jakby moteli, hoteli na Polszczyźnie. A turystyka senioralna w Górach Opawskich wciąż jest popularna. Dewizowa, dodajmy. Tym bardziej. Ja myślę, że to jest też bardzo ważny element, o którym mówiłam. Mamy potwierdzone badania, że w Pokrzywnej mamy złoża wód geotermalnych, i do wykorzystania i w momencie, kiedy rzeczywiście ten proces będzie już rozpoczęty, zrealizowany, to wszystkie ośrodki wczasowe znajdujące się na terenie Pokrzywnej, jak i Jarnołtówka oraz oczywiście te domostwa, no będą, że tak powiem, podpięte pod źródła. Przyszłościowa inwestycja. Tak, tylko proszę zobaczyć, jak w momencie będzie wyglądało powietrze w Jarnołtówku, w Pokrzywnej. To będzie naprawdę wyjątkowy region, który może rzeczywiście... No tak, bo zniknie smog wtedy, w dużej mierze. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. I wracamy do rozmowy. Ostatnia odsłona rozmowy z Katarzyną Czochorą, posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, pani poseł, wygląda na to, że kropka nad i została postawiona, no bo co dalej właściwie można zrobić? No chyba że te umowy nie zostały podpisane, no ale będą podpisane, bo na to wszystko wskazuje. Ośrodki przejdą w prywatne ręce, no i temat zostanie zamknięty. Powiem, miejmy nadzieję, że jednak pan marszałek Kolek, marszałek Buła pójdzie po rozum do głowy i nie zrobi tego. I nie zrobi tego, skoro mamy tutaj takie alternatywy, mamy takie perspektywy. No nie ukrywam, że w zeszłym tygodniu, w momencie, kiedy pojawił się temat Aleksandrówki, dzwonił również do mnie pan Dariusz Madera w sprawie, rozmawialiśmy... Przypomnijmy, to jest dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego. Tak, bo tak jak mówiłam wcześniej, no, jest jak najbardziej zainteresowany, żeby ta placówka była w strukturze Wydziału Medycznego. Myślę, że pan marszałek Kolek rozważy te wszystkie za i przeciw i ta decyzja będzie zmieniona. Wstrzymana decyzja o sprzedaży? Pewnikiem jakiejś umowy przedwstępnej już muszą być, skoro oficjalnie mówi się, że jest sprzedaż, więc oczekują się kary. No nie będzie to łatwe do zrobienia chyba. Powiem szczerze, że ja też nie jestem w stanie tego wszystkiego zrozumieć, bo gdy rozmawialiśmy z przedstawicielami władz województwa, to tu przesłanie było takie, że oni nie wierzą w to, że tam się uda uruchomić taką działalność, która pozwoli na sfinansowanie funkcjonowania tych ośrodków. Skoro oni nie wierzą, to moja prośba, apel taki bardzo gorący jest taki, żeby dali nam tą szansę. I my naprawdę, jako Prawo i Sprawiedliwość, pokażemy, że naprawdę można zarówno w Aleksandrówce, jak i w Suchym Borze zrobić placówki, które będą świadczyć opiekę zdrowotną dla dzieci i młodzieży, która jest naszą przyszłością. Szanowni Państwo, został też parę lat temu przygotowany dokument, notabene za około kwotę 3 miliony złotych, prawda? Dotyczył on depopulacji. I w momencie, kiedy... No, 3 to chyba nie, ale na pewno ponad 2. Na pewno ponad, mówię, że mniej więcej, tak? Około 3, ponad 2. I w momencie, kiedy my mamy taki problem, no, podejmuje się takie decyzje, no to przepraszam bardzo. Gdzie tutaj jest rzeczywiście myślenie takie racjonalne w kierunku właśnie dzieci i młodzieży? No przecież w momencie, gdy nie będzie takich placówek, to ta nasza młodzież, dzieci będą wyjeżdżać z województwa opolskiego na leczenie rehabilitacyjne i tamte inne województwa będą miały z tego tytułu środki finansowe. Przecież tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, w momencie, kiedy powstałaby ta placówka, która byłaby takim swego rodzaju taką perełką na skalę ogólnokrajową, to my moglibyśmy tutaj realizować nie tylko świadczenia zdrowotne dla dzieci z naszego województwa, ale też z kraju. Dlatego taką rolę kiedyś Moszna pełniła, jeśli chodzi o, no powiedzmy, te terapie nerwic i tam rzeczywiście przyjeżdżali pacjenci zewsząd, właściwie z całej południowej Polski. Dla mnie, przepraszam za kolokwializm, za określenie, marszałek Kolek jest szkodnikiem, który sukcesywnie, rok po roku doprowadza do problemów finansowych, do zapaści poszczególnych placówek, które są podległe zarządowi województwa opolskiego. A przykład, tych przykładów naprawdę mamy mnóstwo, bo jeszcze wcześniej, kiedy była koalicja mniejszość niemiecka SLD, zostało zamknięte sanatorium w Paczkowie, później sanatorium w Wieszczynie, a dzisiejsza Wieszczyna, kiedyś Nowa Wieś, później była Aleksandrówka, teraz jest Suchy Bór. Z tego, co słyszę, szpital onkologiczny w Opolu boryka się z ogromnymi problemami. Na razie nie ma dyrektora. I tymi właśnie placówkami zarządza nieudolnie marszałek Kolek. Panie marszałku, jak pan nie potrafi, to proszę po prostu zrezygnować i dać komuś szansę na to, żeby realizować te zadania tak, jak powinny być realizowane. Teraz już na pewno musimy. Teraz już musimy, tak. Zaraz dzwonimy. Panie marszałku, jeśli pan nas słyszy, proszę odebrać telefon. No na pewno ktoś doniesie. Czyli co, czekamy teraz na moment, kiedy się dowiemy, czy to zostało wszystko spisane, podpisane i kto jest nowym właścicielem. I co zamierza zrobić z tymi ośrodkami. Połowa kwietnia, szczegóły dotyczące umowy, to będzie gorąca wiosna. To będzie gorąca wiosna. To był Parlamentarny Poniedziałek. Naszym gościem była dzisiaj posłanka Katarzyna Czochara. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Loża Radiowa.